Transfery ruchu Chorzów. Kto odszedł, kto przyjdzie, a kto może trafić do drużyny Beniaminka Ekstraklasy. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Słuchajcie, dzieje się sporo, kolejny odcinek transferowy. Tym razem bierzemy pod lupę niebieskich, bo w drużynie ruchu naprawdę dzieje się sporo. Wydaje mi się, że najwięcej dokonanych transferów na teraz, jeżeli chodzi o kluby Ekstraklasy, także nie byłbym sobą, gdybym nie omówił szczegółowo tych ruchów w drużynie ruchu Chorzów. Był odcinek o Górniku, były materiały o Legii i o Rakowie dosyć obszerne, także warto spojrzeć na drużynę, która nie znajduje się na szczycie Ekstraklasy, tylko właściwie na jej drugim biegunie. Natomiast myślę, że z uwagi na te ruchy, ta runda wiosenna będzie niesamowicie ekscytująca, no bo przecież nowy trener Janusz Niedźwiedź, który powoli sprowadza swoich sprawdzonych ludzi, także tym bardziej warto śledzić te poczynania ruchu. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał, natomiast na samym początku klasycznie apeluję o subskrypcję kanału. Nasz cel to jest 15 tysięcy subów, tak żeby ten cel osiągnąć jak najszybciej, koniecznie sprawdźcie, czy kliknęliście w ten przycisk o nazwie subskrybuj, a teraz zaczynamy. Czterech nowych piłkarzy trafiło do ruchu. Czy to dużo, czy to mało? No na ten moment myślę, że liczba ok, natomiast liczba, która wkrótce się zwiększy. Jeżeli chodzi o dotychczasowe transfery przychodzące piłkarzy, którzy trafili właśnie do ekipy z Chorzowa, no to jest przede wszystkim Dante Stipica, bramkarz wypożyczony z Pogoni Szczecin, który ma wejść w buty Krzysztofa Kamińskiego, który z kolei odszedł po tej rundzie jesiennej. Jeżeli chodzi o kolejne ruchy, no to jest wypożyczenie Filipa Wilaka, młodego zawodnika z Lecha Poznań, który będzie się w Chorzowie ogrywał, jednocześnie będzie spełniał limit młodzieżowca. Innym bardzo młodym i bardzo ciekawym piłkarzem, to jest ten transfer najnowszy, jest Mike Huras, a więc zawodnik, który z kolei przeszedł definitywnie do Chorzowa, jest kibicem tego klubu, bardzo młody, uzdolniony piłkarz, którego możemy pamiętać m.in. z tych meczów kadr juniorskich. Drużyny Marcina Włodarskiego, grał na Euro do lat 17 na Węgrzech, występował także na tej no już mało udanej przez biało-czerwonych imprezie w Indonezji. Jeżeli chodzi o inne ruchy, no to też Adam Wilkanowa, to jest bardzo ciekawy zawodnik, który też co ciekawe wybrał ruch, a wydaje się, że miał kilka innych opcji, natomiast ten zawodnik jest do Chorzowa tylko wypożyczony. Oczywiście jeżeli chodzi o te nowe twarze i ich przyszłość, no bo wiadomo, że ruch właściwie kroczy nad przepaścią, jeżeli chodzi o ewentualny spadek z Ekstraklasy, no to te wszystkie kontrakty ewentualnie zostaną rozwiązane. Domyślam się, że w przypadku ewentualnego spadku nowi piłkarze nie będą mieli problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy, bo wiadomo jak to jest. Klub spada, nie robi też pod górkę nowym piłkarzom, a ta kadra naprawdę wygląda bardzo ciekawie, tym bardziej, że są na horyzoncie zbrojenia i o tych właśnie ewentualnych transferach powiemy sobie w dzisiejszym materiale, natomiast myślę, że można sobie to wszystko podsumować, a więc spojrzeć na zawodników, którzy ruch opuścili, bo też kilku takich jest, i właśnie o tych powiedzieć też piłkarzach, o których już mówiłem wcześniej, a więc zawodnicy, którzy trafili tej zimy do Chorzowa. Jak widzicie, na górze mamy piłkarzy, którzy trafili do ruchu, to jest kolejny Filip Wilak, Dante Stipica, Adam Wilkanowa, także Mike Huras. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy odeszli, co ciekawe, każdy z nich będzie teraz grał na innym szczeblu, natomiast na szczeblu niższym niż Ekstraklasa, bo to jest transfer Pawła Baranowskiego do GKS Jastrzębie. Konrad Kasolik będzie walczył z Wieczystą Kraków o awans do drugiej ligi, natomiast Kamiński, tak jak powiedziałem zresztą wcześniej, wrócił z tego wypożyczenia do pierwszoligowej Wisły Płock. Najbardziej jednak ciekawe są te ruchy, które mają się wkrótce wydarzyć, a więc ta ostatnia rubryka, którą w tej chwili widzicie, a więc zawodnicy, którzy mogą przyjść tej zimy do ruchu, to jest kolejno Patryk Stępiński, a także Robert Dadok. Jeżeli chodzi o tego pierwszego, no to takie już gdzieś pogłoski transferowe wyciekły właściwie z początkiem tego roku. Pierwszy poinformował o tym Szymon Janczyk, że Janusz Niedźwiedź, no powiedzieć można wprost, bierze zaufanego człowieka. Stępiński, no nie chcę powiedzieć, że grał wszystko u trenera Niedźwiedzia w Widzewie, natomiast był absolutnie kluczową postacią, był fundamentem i był przede wszystkim kapitanem. Wyobrażam sobie też na bazie tego serialu o Widzewie na Kanał Plus, że był trochę takim przedłużeniem trenera, był takim pomostem, był człowiekiem, który miał naprawdę i wydaje się cały czas ma dobrą chemię z trenerem Niedźwiedziem. Inaczej jest w przypadku trenera Myśliwca, także myślę, że tym bardziej nie ma tutaj nic gdzieś na przeszkodzie, żeby Stępiński odszedł z Widzewa do ruchu. Ten transfer jest prognozowany, właściwie no być może wkrótce się wydarzy, albo inaczej, najpewniej wkrótce się wydarzy, a być może wy oglądacie ten materiał, kiedy już został ogłoszony. Natomiast ja cały czas muszę mówić, że to jest spekulacja, że to jest plotka, że to jest znak zapytania. Drugim ciekawym ruchem, który był również na grafice, to jest Robert Dadok, a więc zawodnik obecnie bez klubu, rozwiązał swój kontrakt z Górnikiem, natomiast zrobił to tylko dlatego, żeby trafić do ruchu. Nie wiem, czy to chodzi o jakieś kwestie finansowe, natomiast fakt są takie, że zawodnik, który spędził
ostatnie 3 lata w Górniku, który przedłużył całkiem dawno swój kontrakt, bo to był maj 2023 roku, rozwiązał umowę z drużyną Jana Urbana i wkrótce zasili Ruch Chorzów. Także też taki bardzo ciekawy transfer, no bo przecież mowa o przenosinach do klubu z zamiedzy, o dwóch konkurencyjnych drużynach, także tym bardziej jakiś taki dodatkowy smaczek, jakiś taki dodatkowy temat do tej historii transferowej. Natomiast Dadok, no to jest zawodnik, który też, przynajmniej w teorii, powinien z marszu wywalczyć sobie miejsce w składzie Ruchu, podobnie zresztą, tak mi się przynajmniej wydaje, będzie w przypadku Patryka Stępińskiego. Innym transferem, który no nie chcę powiedzieć, że jest na horyzoncie, bo pojawiają się takie pogłoski transferowe, natomiast no wydaje się, że jakby procent realizacji jest trochę niższy niż te ewentualne przenosiny Dadoka czy Stępińskiego. Chodzi mi o napastnika, konkretnie Fabiana Piaseckiego, a więc obecnego zawodnika Rakowa Częstochowa, bo pojawiła się w mediach taka lista Janusza Niedźwiedzia, który chciałby ściągnąć do siebie środkowego obrońcę, prawego obrońcę bądź wahadłowego, myślę, że bliżej ta druga opcja, i napastnika, więc takie trzy cele transferowe, patrząc konkretnie po pozycjach na boisku. Także tutaj Fabian Piasecki wypełniłby tę, powiedziałbym, kolumnę, jeżeli chodzi o nowego napastnika. Oczywiście Daniel Szczepan jest bardzo skuteczny, 7 goli na koncie, 4 z rzutów karnych, 3 z gry, natomiast myślę, że to jest piłkarz, który powinien mieć dokoptowanego drugiego napastnika. I to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo koniecznie sprawdźcie, co w tej chwili zrobiłem. Jak widzicie na grafice, to jest taka, powiedziałbym, jedenastka. Jak może wyglądać Ruch Chorzów w rundzie wiosennej? To jest oczywiście spekulacja, to jest oczywiście zabawa, bo no cały czas nie wiemy, czy Piasecki, Stępiński, czy ewentualnie Dadok trafią do Ruchu, natomiast tak jak powiedziałem, no trzeba cały czas gdzieś się bawić w tej dyskusji o futbolu. Kolorem żółtym są zaznaczeni zawodnicy, którzy wkrótce trafią do Ruchu bądź trafili, no w każdym razie są ewentualnymi nowymi piłkarzami. I to jest mój gdzieś taki typ na potencjalną jedenastkę Ruch Chorzów w tej rundzie wiosennej. Już tłumaczę dlaczego. Oglądałem mecze Widzewa dokładnie, podejrzewam zresztą tak jak i wy, zwłaszcza w tej rundzie jesiennej minionego sezonu, no to wtedy widzieliśmy, jak RTS gra fajnie w piłkę, ale w tą formacją 1-3-4-3, a więc tak samo identycznie jak na tej grafice przed chwilą. Także myślę, że to będzie taka bazowa formacja, na której Janusz Niedźwiedź będzie chciał pracować i widziałbym ten skład, jak to wyglądało wcześniej, a więc Stępiński jako taki półprawy, do tego Sadlock, kapitan, który gdzieś no, ma trzymać tę defensywę, i Szymański, który też no, był regularnym piłkarzem za kadencji trenera Wosia jeszcze wcześniej, czy za kadencji trenera Skrobacza. Także myślę, że to będzie piłkarz, który absolutnie zostanie. Między słupkami oczywiście jest Tipica, wyżej to jest Swędrowski, Wlkanowa, a więc ofensywny piłkarz, na wahadłach Wójtowicz, Dadok, no i ta trójka ofensywnych piłkarzy, a więc Szczepan, Piasecki i Kozak. Czy tak będzie rzeczywiście? No oczywiście zobaczymy, ciężko powiedzieć, no bo jeszcze kilka dobrych tygodni do początku rundy, jednocześnie kilka dobrych tygodni tego okna transferowego, także być może jeszcze coś się wydarzy, natomiast żeby sobie to wszystko podsumować, mamy kilka ciekawych wzmocnień, no i na horyzoncie te przenosiny Patryka Stępińskiego i Roberta Dadoka, jeżeli chodzi o nowego napastnika, być może będzie to Piasecki, być może nie, bo też no nie jest tajemnicą, że Raków wietrzy tę kadrę i kilku zawodników opuściło tej zimy szeregi medalików, między nimi Soresku. Natomiast wydaje mi się, że ta hierarchia napastników też jest dosyć klarowna, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa. Myślę, że na pierwszym miejscu będzie Łukasz Zwoliński, na drugim Ante Cernac i w świetle tego rzeczywiście no, Piasecki, który w Rakowie strzela po prostu mało, bo to są ledwie 3 bramki na koncie, większość to jest początek sezonu, może poszukać nowego pracodawcy, w drużynie której otrzyma po prostu zaufanie i będzie taką podstawową dziewiątką. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o transfery Ruch Chorzów. Myślę, że to jest historia ciekawa, no bo naprawdę dużo się dzieje w Chorzowie, także warto było to skomentować. Dajcie koniecznie znać, jaki napastnik waszym zdaniem powinien trafić do Ruchu, bo ja tutaj napisałem, że to może być Fabian Piasecki. Były co prawda takie pogłoski, natomiast też no gdzieś myślę, że wielu ciekawych napastników polskich, albo być może nie polskich, jest na rynku, także tutaj ktoś ciekawy, skuteczny może do Chorzowa trafić. Koniecznie też zostawcie subskrypcję na dole pod filmem. Pamiętajcie o kciuka w górze pod materiałem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.